Teraz będzie bardziej prywatnie, bo coraz częściej spotykam się z pytaniami, co dała mi diagnoza ADHD i leki. A zdiagnozowałam się ponad 2 lata temu już jako osoba bardzo dorosła, prawie 45-letnia. Jako osoba żyjąca ze swoim nieneurotypowym mózgiem przez ponad 40 lat, oczywiście miałam wyćwiczone swoje sposoby ogarniania rzeczywistości. Na tym etapie już wiedziałam, jak funkcjonuję, co u mnie działa, a co nie, czego potrzebuję, co mogę zrobić, a co jest dla mnie szkodliwe. Zaakceptowałam się, przytuliłam, przynajmniej tak mi się wydawało. Ale mimo wszystko doprowadziłam się do sytuacji, w której było mi bardzo źle i utraciłam pełnię kontroli nad swoim ciałem, które było permanentnie napięte, obolałe i znerwicowane. Do tego stopnia, że przyznałam się przed sobą, że potrzebuję pomocy, bo sama już nie dam sobie rady. Wiecie, wielkie upokorzenie, bo jak to ja nie dam rady, jestem superheroską, ogarniam, nie takie problemy sama zwalczyłam. Szybko dostałam diagnozę, bo to były 2 konsultacje, jedna psychologiczna, kilo testów i druga psychiatryczna i leki. I wiedziałam wcześniej, co one mają zrobić, jak zadziałać itp., ale totalnie nie byłam przygotowana na to, jaką zmianę we mnie wywołają. To był dla mnie przełom. Nagle dowiedziałam się, że można żyć bez wiecznie obolałego brzucha, który bolał mnie cały czas od lat. Do czego przyzwyczaiłam się tak, że już tego prawie nie rejestrowałam. Zaczęłam odpoczywać, tak naprawdę. Zaznałam relaksu, to było niesamowite uczucie, jakbym na ciągłych wakacjach była. Szłam do pracy, mogłam się skoncentrować na niej, bez uczucia, że zaraz coś się wydarzy i nie dokończę. Wracałam do domu i bez problemów przygotowywałam obiad, robiłam moje partyjne rzeczy, a później mogłam po prostu odpocząć, bez napinki. Wow! No i zaczęłam swoją psychoedukację, związaną z tym, co się dzieje w moim mózgu i zaakceptowałam to i zaczęłam się mnie uczyć od nowa i wykorzystywać lepiej, zamiast tylko przemocowo z moim mózgiem walczyć. Tao. A więc jeśli i ty zastanawiasz się, czy warto, to ja mogę tylko powiedzieć, że tak, warto.